Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na moim kanale i dzisiaj zgodnie z obietnicą zapraszam Was na krótką prezentację. Gotowego już komputera do klienta. Nie widzieliście składania tego komputera ostatnio, tych składem było naprawdę dużo, a tutaj mamy jednostkę podstawową. Natomiast chcę nagrać ten film przede wszystkim, dlatego, żeby pokazać wam, jak tak naprawdę wyglądają takie niedrogie komputery, które również pojawiają się czasami w piątkowych prezentacjach, w piątkowych zestawach tygodnia. Moi drodzy, przede wszystkim na początek, może zacznijmy od wydajności. Tutaj nie będę przeprowadzał żadnych testów związanych z grami, czy 3D markiem, ponieważ to jest komputer, który będzie tylko i wyłącznie przeznaczony do internetu. Dlatego indeks wydajności musi wam po prostu wystarczyć. Oczywiście najsłabszym elementem jest tutaj zintegrowana karta graficzna. Od razu uprzedzając pytania osób, które nie będą tutaj widziały żadnego akceleratora, Karta graficzna jest oczywiście zintegrowana w procesorze. Procesor to Intel Pentium G3450 na socket 1150 i wydajność samego procesora jest oceniona powiedzmy dosyć wysoko jak za jego cenę, bo i to jest w miarę rozsądna jednostka. Natomiast jeżeli chodzi o ten właśnie najsłabszy element, to jest to grafika, no a potem później pamięć, no która w zasadzie to jest podstawowa również. Oraz jeden tylko i wyłącznie dysk, dysk systemowy i nadane w postaci dysku talerzowego. Dlatego ta ogólna ocena 5,4. Natomiast do internetu oraz do multimediów, a dokładnie do filmów. Ten komputer w zupełności wystarczy. Tu już jest zainstalowany system Windows 8.1, zaktualizowany, a tak prezentuje się jednostka. I pokrótce, jak całość wygląda, bo mówienie części widzieliście w osobnym filmie, to Wam teraz przedstawię całą jednostkę. Zacznę może od obudowy, w której zostało to złożone. To jest Gladius M20, moi drodzy. Obudowa typu MIDI Tower, która pomieści standardowe płyty w formacie ATX. Natomiast Pamiętajcie o cenie tej obudowy. Ona również dużo mówi o tak naprawdę jakości i jej funkcjonalności, no która jest tutaj raczej taką podstawową funkcjonalnością, aczkolwiek w tej cenie uważam, że jest to bardzo dobra konstrukcja. Mamy wyłamywane śledzie, tego należało się spodziewać. Mamy stosunkowo cienką blachę, przez co yy, cała konstrukcja no nie jest wzorem jeżeli chodzi o stabilność, ale w tej cenie również należało tego oczekiwać. Natomiast teraz co do zalet tej obudowy. Przede wszystkim mamy rozsądny system aranżacji okablowania. Jak widzicie w zasadzie wszystkie przewody zostały tutaj pochowane, one są z tyłu za tacką. Nic tutaj tak na dobrą sprawę nie wystaje, nie burzy tego w, w miarę względnego porządku. Ta obudowa pozwoli również na zainstalowanie czterech dysków o formacie 3,5 cala. Oraz jednego 25 calowego SSD. Sposób montażu jest bardzo podobny jak właśnie, a w zasadzie identyczny w przypadku na przykład niektórych obudów Zalmana. Czyli wkładamy sobie otworami w te wystające elementy, a od drugiej strony przykręcamy ten dysk. Mam oczywiście możliwość zainstalowania napętów 525 cala, ale to jest tylko jeden napęd w tej zatoce. Natomiast niżej możemy również coś 3,5 calowego zainstalować, na przykład czytnik kart pamięci. Natomiast z przodu też również na plus tej obudowy, ponieważ. Poza portami USB w standardzie 2.0 mamy także jeden port USB w standardzie 3.0. Na wyposażeniu tej obudowy są dwa wentylatory, jeden na froncie, ale tutaj niestety podłączanie jest tylko i wyłącznie na Molex. Oraz drugi już normalnie ze złączem 3-pinowym, na tyle obudowy. Także i opcjonalnie można jeszcze jeden wentylator na front dołożyć. Także generalnie przewiewność tej obudowy, jak za tą klasę, oraz ta jej funkcjonalność, jak najbardziej na plus. Co do zasilacza, tutaj widzieliście recenzję tego zasilacza na poddalu wideo testy: to jest FSP Hexa plus 400W. Zasilacz rozsądny i niedrogi właśnie do takich stosunkowo niedrogich zestawów moim zdaniem bardzo dobrze sprawdzi się. Nie jest to oczywiście jedyna słuszna konstrukcja, bo tutaj na przykład zasilacz Anteka chociażby mogą rywalizować, czy też ciwteka Jest konstrukcji do wyboru kilka, ale pamiętajcie żeby robić to po prostu z głową, a ja akurat u dystrybutora Anteka nie mam, ale mam FSP i ten zasilacz w tej platformie wylądował. Pamięci pamięci podstawowe Crucial Ballistix 4GB, ki 9 oczywiście. Nie ma absolutnie sensu kupowania tutaj raz, że większej pojemności, to dwa, tym bardziej kości szybszych, mimo tego, że ta wydajność karty graficznej też od pamięci zależy, ale ona tutaj nie będzie po prostu w żaden sposób wykorzystana. Natomiast wziąłem oczywiście jedną kość, tak aby w razie czego w przyszłości można było rozbudować nawet do 8GB. Co, moi drodzy, do procesora, to już wspominałem, że to jest Pentium G3450. Oczywiście z boksowym chłodzeniem tutaj nawet nie było mowy o tym, żeby w komputerze z raptem 1220 zł instalować jeszcze dodatkowo niereferencyjne chłodzenie. Mam jeden wolny slot PCIe Express razy 16, na płycie głównej ASRock 81 mdgs oraz jeden slot PIS Express razy jeden. Sama płyta, jeżeli chodzi o wyjścia, posiada dwa wyjścia, które mnie interesują, czyli DVI, w przyszłości, gdy klient będzie chciał sobie wymienić monitor, bo też ma dosyć leciwy, oraz DSAP, do którego obecnie monitor będzie podłączony, bo to jest starsza konstrukcja. Wadą tej płyty głównej, którą, yy, która, że tak powiem. Jest przewaga H81M bez tego dopisku DGS, to jest brak wsparcia dla wewnętrznego USB 3.0. Ta płyta niestety tego nie posiada, dlatego ten jeden port może działać, ale wtedy należy się zaopatrzyć w odpowiednią przejściówkę i podłączyć po prostu to do portu USB w standardzie 2.0 do płyty głównej, tak jak te dwa porty normalnie na froncie. Tak prezentuje się, moi drodzy, całość. Uważam, że sprzęt, jak za swoją kwotę, jest całkiem rozsądny. To nie jest sprzęt dla gracza, bo gdyby tutaj, na przykład, chcieć chociażby odpalać takie te podstawowe gierki, można pomyśleć o podstawowej zewnętrznej karcie graficznej kosztem, na przykład, zdziebko słabszego procesora. Jakichś wielkich różnic nie będzie, a na pewno zyskacie na wydajności właśnie w grach. Ale tak jak mówię, to jest przede wszystkim komputer bardzo podstawowy tylko i wyłącznie do internetu oraz do oglądania filmów. No i oczywiście w zestawie znalazł się również napęd optyczny, nagrywarka DVD. Klient sobie takim, że tak powiem, starym sposobem, czyli pobiera całą masę filmów, a potem to wszystko wypala na płyty, ogląda to na DVD, na telewizorze, także. Tak to wygląda moi drodzy, ode mnie to jest na tyle film, dosyć krótki, ale mam nadzieję, że prezentacja w miarę ciekawa i wam się podobała. No tutaj nie ma za dużo więcej co omawiać, także ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmach.